Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie zadań powierzonych z zakresu remontu prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w roku 2013. Paragraf pierwszy. Niewydatkowane środki w wysokości 20 tysięcy złotych z zadania dostosowania bramy i podjazdu od strony ulicy Zbroju dla dostępu straży pożarnej w zespole szkolno-przedszkolnym nr 4 ulica Urzędnicza 65 przyjętego uchwałą nr 25/239/2012 Rady Dzielnicy 5 Kroworza z dnia 23 października 2012 roku przeznacza się na nowe zadanie pod nazwą wykonanie audytu energetycznego oraz wykonanie projektu remontu docieplenia elewacji w zespole szkół ogólnokształcących nr 51 Aleja Kijowska 8 kwota 20 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Szanowni Państwo, te środki, które przeznaczyliśmy na dostosowanie bramy podjazdu od strony ulicy Zbroju do szkoły 34 właśnie do szkoły przedszkolnego, nie zostały wydatkowane ze względu na to, że brama, którą mieliśmy na myśli, czyli ta od strony ulicy Zbrojów, po sprawdzeniu, ona właściwie jest taką bramą, można powiedzieć, nielegalną, nie jest nigdzie zaznaczona. To jest taka brama, która obsługuje kosze, właściwie wywóz śmieci z tego obiektu. Natomiast co do zastosowania tych środków na jakieś inne, inne prace związane z bramą tą zasadniczą na teren tego zespołu szkolno-przedszkolnego, no, nie zostały podjęte przez ZEO. Zadaliśmy też takie zapytanie pani dyrektor, która właściwie jest jako zarządca tego terenu, ma trwały zarząd, więc ona jest do tego upoważniona i jakby powołana. Uzyskali tu informację, że środki te nie zostały na żaden inny cel mający właśnie na celu dostosowanie bramy podjazdu, bo tutaj ja też na takich spotkań było kilka ZEO, były też takie zapytania, czy to musi być ta brama, no więc ja uściślałem, odpowiadałem, że nie jest istotne, czy to ta brama, czy inna. Chodzi o to, żeby był wjazd dla straży pożarnej. I więc skoro takiej potrzeby, takiego zapotrzebowania nie, takie zapotrzebowanie do nas nie wpłynęło, że to trzeba robić, no to no, nie będziemy się narzucać, a także nie będziemy czekać, aby te 20 tysięcy wróciło do budżetu miasta, aczkolwiek budżet miasta święta rzecz, niemniej jednak lepiej jakby zostało to spożytkowane na nasze cele i tym naszym celem jest właśnie wykonanie audytu energetycznego oraz wykonanie projektu remontu ocieplenia elewacji. To jest troszeczkę podobna sprawa jak przed chwilą w procedowanej uchwale, mianowicie chodzi o bardzo duży remont, który planujemy na rok 2014, szeroki program docieplenia elewacji, tam są całego budynku, tam są jeszcze duże prace wewnątrz, dotyczące tych schronów różnych, no, bardzo, bardzo szeroki plan, łazienki też, no, bardzo duże prace i na spotkaniu w ZEO była mowa o tym, że będzie bardzo trudnym zadaniem, byłoby bardzo trudnym zadaniem wykonanie tego wszystkiego w 2014 roku. W związku z tym powstała taka prośba, propozycja, żeby, jeżeli by była taka możliwość, przeznaczyć jakąś część środków na wykonanie właśnie tej dokumentacji, łącznie z uzyskaniem bądź to pozwolenia na budowę, jeśli jest konieczne, bądź zgłoszenia jeszcze w tym roku, po to, aby w 2014 roku już ta procedura przetargowa mogła się dużo wcześniej zacząć, tak, aby w wakacje, właściwie do 1 września, udało się te wszystkie prace przed rozpoczęciem roku szkolnego zakończyć. No i właśnie tutaj taka jest propozycja, aby tą kwotę przeznaczyć na wykonanie tych przygotowawczych elementów do wykonania remontu, czyli uzyskanie audytu energetycznego i wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia.
Ja mam tylko może jedno pytanie, bo czy to dostosowanie było wynikiem jakiejś kontroli PPOŚ, żeby był dojazd? Czy to była, to była nasza inicjatywa, zresztą jeżeli Państwo sobie przypominają, to ta inicjatywa dotyczyła dwóch szkół. Pierwsza to była właśnie pani dyrektor Paszyńskiej Doni. I tam została zrobiona. Tam to zostało to zrobione momentalnie i jest tam zarówno poszerzona ta brama, jak i zamontowana. To jest brama przesuwna taka automatyczna, więc tutaj to szybko przebiegło i bezproblemowo. Natomiast tam to była nasza inicjatywa też związana z tym, że kiedyś mieliśmy tam taką dzień dzielnicy, czy tam coś takiego. W każdym razie taka była impreza, na którą zaprosiliśmy samochód straży pożarnej. Ten samochód straży pożarnej przyjechał i nie wiem, że bardzo jest nam przykro, ale przez tą bramę nie przejdziemy. Ale przecież dość szerokowe jest. No, ale to chodziło o tą bramę od strony ulicy Zbrojów. Więc zostały przyznane te środki, a następnie no, jakby wynikły te dalsze sprawy, o których wcześniej mówiłem, to znaczy, że ta brama jest tylko dla NPO, a na inne cele dyrekcja nie była skłonna tego przeznaczać. Także tak ta cała sprawa wygląda. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.